Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie po dłuższej przerwie. Zapraszam na odcinek Speedrunner 4.0. Aktualny ranking to 1401. Zaczynaliśmy z rankingu 500 i jedziemy z tematem. Przypominam, że trwa nabór do kursu Szachowy Ekspert. Więcej znajdziecie informacji w opisie filmu i w komentarzu, które przypnę. Przypominam tylko, że można do niego dołączyć do 22 listopada do godziny 22. Jest to kurs na zawsze, dożywotni, pełen pakiet materiałów szachowych. Więcej zobaczycie to na stronie szachowej, którą tutaj Wam udostępnię z tym kursem. Moi drodzy, mamy debiut, poszły ruchy pionkami. Tutaj jest posunięcie E6, czyli przeciwnik nie ma zamiaru wyprowadzać gońca, więc skoczek wychodzi sobie swobodnie na pole C3. No i po skoczku F6 ja bardzo lubię grać agresywnie. Goniec G5 daje tę możliwość, gdyż można grać wariant botwinnika. Jeżeli tutaj czarne by nie zagrały gońcem, a mogłyby zbić, to po E4 powstają bardzo ciekawe rzeczy typu B5, E5, H6 i tak dalej. No ale to już jest inna historia. Goniec zagrał na E7. Tutaj spróbuję zagrać sprytnie. Hetman C2. Spryt mój będzie polegał na tym, mi się w każdym razie tak wydaje, że będę chciał zrobić długą roszadę. I póki ją jeszcze nie zrobiłem, to zagram pionkiem. Przepraszam mocniej, i teraz zrobię długą roszadę. Moim celem będzie zaatakowanie przeciwnika. Jest posunięcie H6. I teraz tak. Muszę się zastanowić. Zagram H4. Przeciwnik mi zbije, ja zbiję. Tam jest atak. Skoczek zagra tu zasłoni. Zbije, zbije, zbije hetmanem. Tam grozi mat. G6. Tu. I wygrywam. Ok. Więc raczej nie zbiję. Ale to już jest taki fajny początek do ciekawego ataku. Oczywiście czarne będą musiały próbować atakować mnie z drugiej strony. Skoczek na H7. Wydaje mi się, że to ruch jest nie do końca dobry. Bo mam możliwość zagrania stępem gońcem na D3 z atakiem na skoczka i on będzie miał problemy. Ogromne problemy. Atakuje skoczka. Jak się zasłoni, to mogę wziąć pionka. Jedyne, co mi przychodzi do głowy, to skoczek na F6. A bicie tutaj to też jest dla mnie spoko, bo odbijam. Goniec odbija. Ok. I tutaj będziemy bić. Będziemy bić. Hetman odbije. On się nie odsłoni oczywiście. Hetman odbije. Zagram F4. Pionki będę przesuwał teraz bardzo szybko do góry. Hetman fajnie broni przy okazji na G2. To dość dobrze się trzyma. Tutaj nie ma przełomu E5. I plan jest prosty. G4, H5 i koniec. Co ja powiedziałem? G4, H5. Nie. G4, G5 oczywiście. No przeciwnik wziął pionka, ale już zobaczcie, ta otwarta linia bardzo to rekompensuje. I wydaje mi się, że w ten sposób zagraliśmy bardzo fajnie, ostro przede wszystkim gambit hetmański, co jest, uważam, ciekawym podejściem. Bardzo fajnie gra takie szachy. Szachriar Mamedyarow, to jest azerski arcymistrz, który potrafi grać w szachy ostro niesamowicie na najwyższym poziomie. To jest gość z topki szachistów świata. Dobrze, teraz tak, mam dylemat, bo albo zbijam tu i jest ok, że nie tracę pionka i zdążę tam zagrać, albo daję szacha, król musi iść tu i G5, bo jak odejdzie, to dostanie tutaj król w czapkę. Tak, tu. Nie, no dobra, no to trzeba ryzykować. Znaczy, to nie jest aż takie duże ryzyko, ale zwyczajnie po ruchu G5 przeciwnik ma problem, bo jeżeli odbije, to się odsłania wieża, tu jestem już na wygranej pozycji. Musi raczej odejść hetman. Jak odejdzie hetman, trzasnę tu pionka, on przepcha pionka. Goniec będzie musiał wybić, wybije tu. Będę bez figury, ale też nie będę miał mocy, żeby dać mu mata. To znaczy, i tak po odejściu na przykład hetmanem, będę mógł swobodnie tym gońcem wrócić, więc tak czy siak to nie będzie taka zła pozycja. Mogę na przykład spróbować zagrać tutaj wieżą, żeby wzmocnić też linię G. Jeżeli on wtedy przepcha, to ja będę miał opcję bicia tutaj i tak też zrobię. Zagram wieżę G1. Znaczy, ja gram też dosyć szybko, bo już sobie to wcześniej przemyślałem, więc uważam, to jest dobry ruch. Bo jeżeli zagra tak, to wieża bije na H6. A teraz grożę biciem tu, tu, tu i jak zbiję hetmanem, to już wieża mi pomaga w ataku.
Już są konkrety, na przykład Hetman G7. Prawdopodobnie ta partia za chwilę się skończy. Tak to oceniam, że tutaj jest już easy wygrana. No, mówiąc prosto też, zobaczcie, zwróćcie uwagę na figury przeciwnika. O, jest posunięcie F5, to jest dobry ruch. To jest dobry ruch obronny. Bardzo dobrze zagrał przeciwnik. No i teraz tak, chyba tu muszę bić. Wprawdzie hetman jest zasłonięty, bo tak, jak biję tym, to on mi zbije skoczkiem. I troszeczkę mi się to mniej będzie podobało, ale jak zbije tu... On nie może królem, bo tu wygrywam. On musi odbić i odbijam. Co? No to wygrywam. Bicie tutaj, jest szach. Bardzo prosty, prosta opcja. Jeżeli przeciwnik by nie wybił, no to też wygrywam. No to zaraz, król G8. To teraz pytanie, czy tak, tak, tak. Na jedno wychodzi. Bicie. Już mam przewagę. Zbiję król. Szach, a potem szach. Zdobywam hetmana. Nawet myślę, że mogę spróbować zagrać tu i opcja mata. Czy brać hetmana od razu. Nie to, że ja się tutaj znęcam nad przeciwnikiem, tylko szukam drogi do zwycięstwa, nie skoczek zagra tu. Nie, to myślę, że bezpieczniej po prostu wziąć hetmana. No, po tym ruchu tak, przeciwnik dobrze złożył broń, bo szkoda by było czasu. Okej, okay. No w każdym razie, atak fajnie wyszedł i to się liczy. Jest posunięcie E5. Niech będzie obrona sycylijska. Jeszcze zastanawiam się, jaki wariant tutaj wybiorę. Zobaczymy jeszcze, jak przeciwnik się zachowa. Posunięcie C3. Okej. Okay. No to tutaj można grać bardzo różnie. D5 jest ruchem takim standardowym. Ja bardzo lubię grać skoczkiem na F6, prowokować przeciwnika do ruchu E5. Hetman C2 z obroną? Bardzo nie. Ruch hetmanem tu nie może być dobry, bo gram tak i raz, że zapobiegam E5 teraz i zapobiegam ruchowi D4. A już mam dwie figury lekkie w grze, a przeciwnik żadnej. Skoczek na F3, ok, D5 chodzi mi po głowie, żeby rozwijać dalej figury. Myślę, że jak mi chodzi po głowie, to skorzystam z tego od razu, bo jeżeli tutaj jest D5 i przeciwnik mi odbije, odbijam hetmanem. I teraz już D4 jest mało możliwe, C4 jest słabe, z uwagi na to, że tutaj będą słabe pola, głównie pole D4, B4. Goniec E2, czyli gość subtelnie tutaj próbuje się rozwijać. Goniec F5, D3, długa roszada, jesteśmy w domu. Z tempem. Wszystko idzie z tempem. Białe, grając z hetmanem na C2, już mają problemy. Zdecydowanie to są problemy. Długa roszada, myślę, że rozwiązuje tutaj wszystkie wątpliwości. Mogę zwyczajnie wziąć pionka. Jeszcze tylko się zastanawiam, czy taki ruch nie jest lepszy, żeby podważyć. Myślę, że dobry. Tak, ale on może tak, tak. I bicie. Ale ja wtedy mogę zbić tutaj, zdobyć figurę. Ciekawe, czy on się na to złapie. C4. Bo jeżeli on na przykład zagra wieżą, no właśnie, no to teraz mam świetne poświęcenie hetmana na F3, bo jak on mi odbije, to ja odbijam tu. Jeżeli on mi odbije, ja to mam figurę więcej. Hop. Pewnie przeciwnik teraz jest w szoku. No to było dobre oddanie hetmana. To było łatwe raczej. Mały zabieg kosmetyczny bardzo wyszedł. Mamy przewagę figury za cenę pionka. To bardzo dużo, to jest pozycja wygrana. Ja wiem, że często tak mówię, że szybko, mówię bardzo szybko, że jest wygrana, ale to prawda. Teraz tak, mogę zagrać tu i zdobyć tego pionka. Mogę to zrobić. Bardzo mnie kusi, pierwsza moja myśl to był ruch E5, żeby goniec miał swobodę. Ale teraz tak się zastanawiam, że on może mi tutaj zbić i zbić mi tu. Okej, okay, to mogę w sumie oddać. Nie muszę grać A6, żeby temu zapobiec. Wolę raczej spróbować podziałać mocniej coś na przeciwniku od razu. Myślę nad tym ruchem.
żeby tu zaatakować, próba wymiany. To może być dobre, bo jak tu on mi zbije, no to ja biję mu tutaj, on straci parę gońców. To będzie dobry ruch, uważam. To będzie ruch w punkt. Od razu wywieram presję. Oczywiście skoczek na d2 może zagrać, to po prostu wezmę gońca, wymienię. I będzie dalej przewaga, a on nie będzie już miał tej pary gońców. Tak też myślałem, że goniec e2 jest w tym momencie możliwe, ale też na to będziemy mieli sposób. Goniec d3. Wymiana. Znowu wymiana. No, wieża A1 by byłoby słabe, bo bije, bije i tam wchodzę z matem za chwilę. Ale wszystko jest możliwe. On wybił. Myślę, że bicie wieżą będzie ok. Wieża tutaj wejdzie dobrze do obozu przeciwnika. Za chwilę grozi wzięcie pionka C4. Jasne, że on może B3 grać, ale nie zagrał. Ok. E6. Od razu gram E6, bo chcę zbić skoczka. No, oczywiście to, że mam figurę więcej, to jest jedno, ale trzeba wykorzystać tę figurę więcej. Teraz to się ładnie wykorzysta. No, przeciwnik nie dostrzegł tego. To jest bardzo ważne. Ten skoczek stał tam słabo. Wybicie i wybicie na C4. No, tutaj trzeba po prostu zrealizować tę przewagę. Przewagę materialną. What? Co to za brzydkie posunięcie? Nie, no to ja wracam gońcem. Wracam gońcem, bronię skoczka. Nie, to przeoczył po prostu przeciwnik i oddał nam kolejną figurę. Ok. 1427 ma nasz przeciwnik. Jest posunięcie d4. Myślę, że teraz. Co by tu zagrać? Może po prostu d5 odpowiedzmy. Skoczek F3. Bardzo już mi się chce coś zamieszać w pozycji. Bardzo. Więc zagram skoczkiem na C6. To jest taki wariant Czigorina troszeczkę. Tego ruchu nie do końca polecam osobom początkującym i osobom na przykład z drugą kategorią, czy nawet z pierwszą tak naprawdę, chyba że ktoś już to fajnie ogarnia. Ale to jest taki ruch dosyć, znaczy próba sprytnej gry z mojej strony tutaj następuje. Wyprowadzę szybko gońca. On oczywiście może wybić, ja wybiję, on zagra tak, ja zagram tak. Zagrał inaczej, dobra. Skoczek F6. Mi zależy przede wszystkim na szybkim wyprowadzeniu figur. Bardzo szybkim. I to się też dzieje. Wybicie, wybicie. Możliwe, że do spodu. Możliwe, że też E4 nastąpi. I wtedy będzie trzeba dziabnąć tutaj, tutaj. Jakieś E5 podważyć. No są ciekawe tutaj kwiatki. E3, czyli subtelnie przeciwnik zagrał. Ciekawe. Gramy od razu E5. Spróbujemy uderzyć w centrum mocno. Bo jeżeli tak, to ja wtedy wybijam tu, nawet przy wymianie hetmanów. Okej, przeciwnik zagrał H3. To jest dobry ruch. Jak zbije tu, on zbije tu i naciska mi na skoczka. Ale mogę też tam zagrać i postraszyć widełkami, a tu będzie groziło cały czas wybicie. Tak zróbmy. I skoczek B4. Prosta groźba. I dalej groźba pozostaje bicie na D4. Hetman wrócił, w porządku. No to bijemy na D4. I ten układ, te szybkie wyprowadzenie figur dało efekt, słuchajcie. Przeciwnik się nieco pogubił. W tej obronie Chigorina jest to dosyć ciekawe. Wybijam na D4 hetmanem, bo mam pionka więcej i jestem z tego przeszczęśliwy. Wprawdzie nie mam pary gońców, ale ona mi nie jest. Wolę w tym momencie pionka więcej niż parę gońców. Okej, hetman zagrał na E2 i to jest też ruch raczej oczywisty. To mi chodzi po głowie, bo jak zagram tutaj, to będę dalej na związaniu. On mi odpędzi skoczka i nić z moich planów, więc chyba tutaj zagram.
z uwagi na to, że grożę teraz wejściem tu, albo nawet na D3, ale no na C2 grożę wejściem, bo hetman nie może odbić. No prosta rzecz. No więc groźba pozostaje. On wybił, ok. I groźba dalej pozostała na C2. To jest ważne. Jeszcze jest opcja zagrania na D3, bo jeżeli na przykład nastąpi ruch F4, to zastanowię się, czy to jest ok. Bo on zagra tu, ja zbiję, on mi zbije tego skoczka, ten skoczek na A1 będzie w pułapce chwilowo, możliwe, że nie wyjdzie ten skoczek. Ale szach, niegroźny. C6. Ok, no i takiego ruchu już nie mam. Ale mam inne posunięcia w postaci takiej. I chyba nie zawaham się użyć tego ruchu. No bo muszę zdereszować króla. Wydaje mi się, że ten ruch jest dobry. Tam już skoczek na C2 kariery nie zrobi. Powstaną różnopolowe gońce. Teraz pytanie, czy to zbić. Myślę, że tak. Bo te skoczki tak, no tak. Myślę, że skoczek tu za wiele w centrum, mimo że stoi fajnie na D3, nie zrobi nic pożytecznego więcej, bo F4 będzie groziło. No i myślę, że tutaj po prostu zrobimy roszadę długą. Jasne, że pakuje się pod rentgen zwierzą, ale tu skoczek mi nic nie zrobi. Nie wejdzie na D5. O, jeszcze przeciwnik widełki mi podstawił, więc skorzystam z tego prezentu i zagram na D3 skoczkiem. Ale to jest też zrozumiały ruch, bo on chciał uciec z królem tak standardowo. No i poddał partię przeciwnik. Dobra, zagrajmy E4. Jest ruch E5. Może po prostu D4. Spróbujmy gambitowo do tego podejść. D6. No to przy takim układzie, przy symetrii i z tempem więcej, wybijam zawsze. What? Skoczek C6? Bije kolejnego pionka. Jak dają pionki, to je biorę. I hetmanem przeciwnik wybił. Słuchajcie, no coś pięknego. Przeciwnik mi po trzech ruchach tak naprawdę oddaje pionka. Jeszcze wymienia hetmany. Teraz trzeba się zastanowić nad tym, że skoczek może wejść tu i tu mnie zaatakować. Jasne, zawsze mam takie posunięcie i się bronię, ale chodzi mi po głowie ruch C3. Chociaż może nie jest to takie konieczne. Nie jest to konieczne. Wyprowadzam szybko figurę. Bo zawsze po tym ruchu mam ewentualnie tu. Ale co on w ogóle robi? Bardzo źle gra. No to wymieniam, słuchajcie. Wymieniam. Potem gram F4. Szybko te pionki pójdą do centrum. Z tempem mogę zagrać też tak. Ale czy to jest takie do końca ok? Myślę, że tak. No i tutaj trzeba rozważnie zagrać. Bo ten goniec jest bardzo nieprzyjemną figurą. Taki plan mi chodzi po głowie. Zagramy tak. Nawet tutaj mogę spróbować tego skoczka wrzucić. Skoczek może wejść tu. To też jest nieprzyjemne z jego strony. Więc chyba goniec E2 będziemy asekurować. No jeżeli zagra tu skoczek, no to oczywiście będę musiał wybić. Ale nie ma takiej potrzeby, jak widać. E5. Od razu tego skoczka będziemy chcieli przegonić. Jest atak na F4, chce wejść tu. Mamy ruch skoczek C4. Bronimy na E3, goniec broni na F4, a jak skubne gońca, to w ogóle teoretyczne problemy, które mogą tu powstać, się już niwelują. Tyle, że tu nie zaliczam tego, że to są problemy, tylko ostrożnie. Ostrożnie trzeba podejść do tej pozycji. Ale jak przeciwnik daje piona, no nie, takiego gońca, to skubnąć to jest skarb, więc skubię tego gońca. No i teraz tak, tu mnie atakujesz, ok. Myślę, że prosta roszada będzie najprostszym rozwiązaniem. Mam parę gońców, pionka więcej, czego chcieć więcej. Ok. Myślę, że subtelny goniec D2. Wiecie dlaczego? A dlatego, żeby zagrać C4 i go ustawić tędy. Goniec będzie cykał w pole B4, więc po takim ruchu skoczek nie wlezie mi na B4. Ok, jak zagram tak, jedyne czym on może mi zaszkodzić takim ruchem i wejściem tu. Więc, aha, bo taki ruch zagram, to nie zagra tutaj, więc trzeba uważać. Więc gram C4, bo tutaj jak zbije, to bije. Chodzi o to, że skoczek nie ma takiego dobrego chyba odejścia, żeby zaszkodzić mi w jakiś sposób
No i co? I chyba po prostu goniec na e3. Celujemy w pionka, tu będzie prawdopodobnie ruch c5. Goniec f3 idzie w zanadrzu, można a4, a5 kombinować. A on chce wymieniać co? Bardzo chętnie. Jak dajesz mi kolejnego pionka, dwa pionki więcej, goniec na skoczka, no ta pozycja jest już, bym powiedział, bardziej wygrana. Gładziutko wygrana, tyle że to trzeba jeszcze dowieść. Zawsze to powtarzam. Dobrze, moment, nie śpiesz się, Krzysztof. Pośpiech wskazany tylko przy łapaniu pcheł. Ale zaraz, tutaj przecież ja bronię gońcem, więc idealnie wieża D1. Zapomniałem, że on nie może zdwoić wież. Więc no tak, to tym bardziej próbuję wymienić aktywną figurę przeciwnika. No przecież. Tu się wszystko zgadza. Tu już jesteśmy w domu. Zobaczcie, skoczek nie ma żadnych dobrych miejsc. Goniec stoi świetnie. No okej, okay, to zapobiega G4, to jest zrozumiałe. Coś tam przeciwnik w szachy kiedyś grał. No ale podciągnięcie króla myślę, że tu jest najlepszą opcją do E4 nawet. Choć też chodzi mi po głowie wymiana wież. Teraz, w sumie teraz tak, bo skoczek jakby wlazł tutaj, coś by mi naszkodził. A jak wejdzie tu, to nie zaszkodzi, więc wymienimy wieżę. A mogłem też zagrać wieżę na D7, w sumie też było łatwe. Ale wymiana wież bardziej upraszcza pozycję. Bardziej już przeciwnikowi nie pozwoli na jakiekolwiek wojarze. Wracam gońcem z prostego powodu, nie wpuszczam skoczka. Im bardziej ograniczymy figurę przeciwnika, tym będzie nam łatwiej wygrywać. Ok, tu myślę, że będę musiał coś z królem zrobić. Zbiję albo przepcham. Jak przepcham, to tutaj możesz zagrać, mój drogi przyjaciel. Zryzykuję i przepcham. Jeżeli tak, to B3, bronię pionka. Jeżeli tak, to goniec i nie puszczę króla do pionka. Aha, tak uciekasz. Bardzo ciekawe. No to tak, ja ci nie wpuszczę skoczka i tu króla. Ok, idę królem, żeby pójść tu, ewentualnie G3, H3, G4. Taki jest plan. Długi plan, ale skuteczny. Można też próbować grać B4, B5, bić tu i iść pionkiem do samego końca. Ok, chyba wybiorę ten drugi plan jednak. Przewagę mam na dwóch skrzydłach, więc mogę sobie wybrać, gdzie chcę tę przewagę zrealizować. No i będę realizował tutaj. No muszę zagrać, tak, nie mam wyjścia. Mam ten komfort, że mam dwa pionki więcej. I chyba królem tu, bo skoczek zagra tu, ja mogę też zagrać tak. Też gra gitara. Bronimy cały czas pionka. Mogłem też pewnie F5, ale nie chciało mi się tutaj za bardzo liczyć. I to też jest fajna zasada, że nie trzeba do końca wszystkiego kalkulować, bo tu wszystko działa. Taki ruch będę musiał zagrać, dobra. Tak, gramy. Jak tutaj, to tutaj. To się wszystko też trzyma. Ok, bicie i tutaj strzał i strzał. No to C5 muszę tego gońca pobronić. No tutaj na spokojnie. Przy pionkach więcej oczywiście gra się łatwiej i nie trzeba szukać aż tak bardzo precyzyjnej gry. Ale mimo wszystko trzeba bardzo uważać. Teraz bicie chyba tym, bo tutaj pionek już też ma swobodę. Mogę sobie próbować nim iść, ale też taki ruch jest w zanadrzu, żeby tam zagrać. O, tym bardziej chyba teraz. Ten skoczek nie ma możliwości obrony przed E8. Dokładnie. I mat. Ok, moi drodzy. Taki krótki speedrun na dzisiaj. Przypominam, że Szachowy Ekspert jest w sprzedaży, można go nabyć. Kolejne edycje na pewno będą droższe. Zachęcam do zapoznania się z ofertą. Przypnę linki
Dużo już mamy kursantów na pokładzie, za co dziękuję i cieszę się, że jesteście i zaufaliście. Pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia. Cześć.